Witajcie w kolejnym odcinku z Kariery Menadżera w FC24. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować dwóm pierwszym wspierającym widzom na tym kanale. Pierwszym z nich został Ski the Goat, a drugim Comedy, więc bardzo wam za to dziękuję. No i wasza dwójka jest już pewna udziału w pierwszej edycji Ligi Widzów Menadżer TV. Kiedy ta liga wystartuje, jeszcze nie wiem, bo czekamy oczywiście na więcej wspierających widzów, żeby ta liga miała większy sens. Natomiast no będę was tutaj informował o tym na bieżąco, a jeżeli nie wiecie jeszcze, o co z tą ligą w ogóle chodzi, no to w weekend opublikowałem film wstępny na ten temat, wyświetla się on właśnie w karcie w prawym górnym rogu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to możecie sprawdzić, zachęcam do tego, a teraz przechodzimy już do odcinka. Dzisiaj zaczynamy, mamy w ogóle 1 lutego 2025, jesteśmy zaraz po zimowym okienku i zaczynamy od kolejnego starcia z Chelsea, a potem chyba znowu w lidze gramy z Chelsea, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest pierwsze starcie w ramach FA Cup i oczywiście mamy tutaj trudnego rywala. Porażka z nim oznaczałaby odpadnięcie z rozgrywek, ale mimo wszystko chcę tutaj podejść na symulacji szybkiej, a rozbudowany robić dopiero gdzieś od ćwierćfinału, jak to mamy w zwyczaju. Myślę, że tutaj żadnych zmian dokonywał nie będę. Skład w pełni wypoczęty, wiem, że za chwilę gramy z Chelsea również w lidze, co będzie bardzo ważnym starciem, ale to też jest ważne starcie, jakby nie patrzeć. I chcę tutaj zwiększyć maksymalnie nasze szanse na zwycięstwo. Więc szybka symulacja i na Stamford Bridge wygrywamy na szczęście 1-0. Bramka Frimponga niespodziewanie. Statystyki w ogóle dużo lepsze po stronie naszej drużyny, co na pewno cieszy. Czyste konto. A piłkarzem meczu właśnie Frimpong. Onana też ocena 8-3, bardzo wysoka. No i pięknie, jesteśmy dalej w rozgrywkach o Puchar Anglii. No a teraz czeka nas kolejne starcie z Chelsea, czyli z czwartym zespołem Premier League. To nas nie interesuje i przechodzimy sobie dalej. A później mamy starcie z Manchesterem City, więc naprawdę ciekawe mecze nas tutaj czekają. Przejdźmy jeszcze do szkółki juniorów. Czy ktoś tutaj może zmienić pozycję? Jak na razie nie, ale prawdopodobnie niektórzy z tych naszych piłkarzy już niedługo będą mieli taką możliwość, więc troszkę się w tej szkółce wydarzy. No a teraz przechodzimy do tego starcia. No i widzimy, że niestety sporo zmęczenia w naszych szeregach, więc tak, tutaj na pewno Varane, zamienimy tą dwójkę miejscami, ale widzimy, że Varane jest bardzo niezadowolony, no z pewnością dlatego, że jego rola w zespole w tym momencie znacząco się zmieniła. No to już nie jest piłkarz, który gra w każdym meczu od pierwszej minuty, no ale taka jest kolej rzeczy tutaj. Czy coś jeszcze chcemy zmieniać? Chyba nie. Almeida jeszcze na swój debiut troszkę poczeka, więc wychodzimy takim oto składem i mam nadzieję, że to będzie kolejne zwycięstwo z Chelsea. Tym razem gramy u siebie, no i tym razem tylko remis. Statystyki znowu lepsze, ale to nie wystarczyło. Casemiro i Malacja, więc defensywni zawodnicy tym razem strzelali dla nas bramki. Tym razem Onana z niską oceną, no ale trudno się dziwić po takim meczu. No ogólnie te oceny naszych zawodników nie są jakieś super wysokie, ale w Chelsea też nie wyglądało to jakoś świetnie. No więc i tak myślę, że jeden punkt w takim starciu to nie jest jakaś tragedia. Zobaczmy, jak w tym momencie wygląda sytuacja w tabeli, no i to będzie naprawdę bardzo ciekawy mecz. Bo tak, niby 5 punktów różnicy, ale Manchester City ma jedno zaległe spotkanie. No i teraz będziemy z nimi grać. Jeśli przegramy, to troszkę sobie sytuację skomplikujemy, natomiast jeśli wygramy, to naprawdę będzie to wyglądało świetnie z naszej perspektywy w tabeli. No i gramy znowu u siebie. Mam nadzieję, że tym razem na Old Trafford uda nam się odnieść zwycięstwo. Jeśli chodzi o kondycję zawodników, to wygląda to bardzo dobrze, są wypoczęci, więc wychodzimy naszym najmocniejszym składem i naprawdę liczę na ten zespół. Z Chelsea się nie udało wygrać domowego ligowego starcia, a jak będzie z Manchesterem City? Dokładnie ten sam wynik. Remisujemy w derbach Manchesteru. Choć było blisko zwycięstwa, statystyki bardzo wyrównane, a Kanji strzela w 86 minucie, dając remis naszym rywalom z miasta. Niestety, natomiast myślę, że i tak możemy być umiarkowanie zadowoleni, no bo przynajmniej nie zbliżą się do nas, nie zbliży się do nas Manchester City w tabeli. No i mamy już tyle samo spotkań co Manchester City, ale to są tylko 2 punkty przewagi. Oni widocznie swoje poprzednie starcie wygrali, które mieli zaległe. No a teraz remis i to są tylko 2 punkty. To nie jest dużo, nie mamy już takiego komfortu, jaki mieliśmy przed starciem z Chelsea. No ale mam nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada. Choć teraz kolejne bardzo trudne starcie, a potem Liga Mistrzów. Więc naprawdę mamy bardzo ciężki okres teraz.
No i widzimy, że nasi juniorzy gotowi do zmiany pozycji. Trzech naraz tutaj się pojawiło, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o Brauna, zmieniamy mu pozycję na CPS. Tutaj raczej nie będzie dużego skoku, jeśli chodzi o ocenę, ale może chociaż troszkę? No, niestety nie. Ale rozwój całkiem szybki. 4 tygodnie to nie wygląda źle. Cofnięty skrzydłowy. Myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Teraz tak, Michael John. Jak on wygląda? Z SPO na prawego skrzydłowego i myślę, że tutaj powinien być skok tej oceny ogólnej trochę. No ale też nie ma niestety i rozwój wcale nie jest szybki. Więc no, u niego nie wygląda to najlepiej, mimo że potencjał jest fajny. No i Bobby Burns. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. To jest w tym momencie środkowy napastnik. Zmieniamy go na prawego skrzydłowego i tutaj akurat, no jestem niemal pewny, że ta ocena skoczy w górę. Zobaczmy. No, o 2 punkty. Zawsze coś, chociaż nie jakoś spektakularnie. I 13 tygodni to dosyć dużo. Co byśmy mu dali? No, fałszywego skrzydłowego chyba w tej sytuacji trzeba mu dać. No i resztę tutaj na razie zostawiamy. Nikt tutaj już pozycji nie zmienia. No, ten Mooney, widzimy, on ma już 16 lat, ale no fajna ocena, nie? Początkowa, tylko potencjał słaby, ale możemy go przenieść do drużyny seniorskiej. Faulkner? No, chyba tak samo. Chociaż on nie wygląda jakoś super, ale możemy go przenieść. No i ten CPS też ma 16 lat, zresztą John też, ale oni niech tu jeszcze zostaną. Zobaczymy, jak tam będzie sytuacja się rozwijać. Tą dwójkę, którą teraz wzięliśmy do zespołu, możemy od razu dać na listę wypożyczeń. Poukładajmy może tutaj wiekiem, będzie najszybciej. Więc tak, Mooney do listy wypożyczeń i Faulkner tak samo do listy wypożyczeń. Dobra, więc to mamy załatwione i myślę, że możemy przejść dalej do starcia właśnie z Tottenhamem. I tutaj musimy troszeczkę pokombinować ze składem, no bo chcę jak najmocniejszym wyjść na Inter. Liga Mistrzów jednak jest dla nas bardzo istotna. Więc tak, tu zagra Malasia, za Schlotterbecka zagra Varan i go przeniesiemy tutaj, za Frimponga. Na prawej obronie zagra Hickey. Za Casemiro, czy mamy kogo tutaj wprowadzić? Casemiro, zostawmy go może. Za Eriksena zadebiutuje Almeida. Za Fernandesza, nie, Fernandes niech zostanie. To jest nasz kapitan jednak, więc niech tutaj będzie. Tutaj Garnacho i Diallo na skrzydłach i w ataku Højlund. Więc skład taki, no, nie jest to najwyższa jakość. Zróbmy w ten sposób może. Natomiast mam nadzieję, że wystarczy, bo jednak nie wygląda to jakoś źle wcale. No i musimy to zrobić, żeby w meczu z Interem wypaść jak najlepiej, więc przechodzimy do szybkiej symulacji i mimo wszystko wygrywamy bez większych problemów z Tottenhamem. Garnacho, Diallo, czyli nasza dwójka młodych skrzydłowych, świetnie, bardzo mnie to cieszy, że strzelili po bramce w tym meczu, no i nasz kapitan Fernandes. Jeśli chodzi o oceny, wygląda to bardzo dobrze. Jeśli dobrze widziałem, to Diallo chyba został piłkarzem meczu. To jest spore zaskoczenie, ale jak najbardziej pozytywne. Więc zerkamy sobie tutaj na wiadomości. To nas nie interesuje, jestem pod wrażeniem. I przechodzimy dalej. Przed nami starcie z Interem. Będziemy grać na San Siro. No i dobrze, że gramy najpierw mecz wyjazdowy. I zgodnie, no można powiedzieć już z taką naszą tradycją, tutaj najpierw zrobimy sobie symulację szybką, a w rewanżu, jeżeli uznamy, że jest to potrzebne, to zrobimy symulację rozbudowaną. Skład najmocniejszy, skład, który chcemy w tym starciu zobaczyć, no i mam nadzieję, że skład zwycięski. Szybka symulacja i w tym bardzo ważnym meczu wygrywamy 2-1. Natomiast, że jest to przewaga tylko jednej bramki, to oczywiście zrobimy sobie rozbudowaną symulację również, znaczy nie również, tylko po prostu w meczu u siebie. Rashford i Frimpong strzelają bramki. Piłkarzem meczu został natomiast Rashford, choć wcale nie z taką wysoką oceną. Natomiast najważniejsze jest to, że wygrywamy. To daje nam sporo komfortu psychicznego przed rewanżem. No i myślę, że powinniśmy sobie tutaj poradzić. No i zrobić krok do przodu względem zeszłego sezonu, gdzie odpadliśmy w 1/8 finału. Teraz mam nadzieję, że uda się bez problemu do ćwierćfinału dostać, a może i dalej. Tutaj akceptujemy tą propozycję oczywiście. No i lecimy sobie dalej do starcia z Leicester City. 13 zespół tabeli, jeśli dobrze widziałem. Tutaj mamy propozycję wypożyczenia. Już była propozycja za Mooneya, teraz mamy za Faulknera. Znowu z FC Andory, z klubu, który już składał nam propozycję za jednego z naszych zawodników wcześniej. To nas nie interesuje i przechodzimy do tego
wyjazdowego starcia. Tak jest, 13 zespół tabeli. No i widzę, że zespół jest wypoczęty, więc po prostu przechodzimy do szybkiej symulacji i wygrywamy bez większych problemów 3 do 1. Fernandes, Rashford i jeszcze raz Rashford. Statystyki bardzo dobre, piłkarzem meczu Rashford 9-4, bardzo wysoka ocena. No i myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z ostatnich wyników, a nie tylko z ostatnich, bo tak naprawdę od początku sezonu prezentujemy serio świetną formę. Manchester City ma jeden mecz straty. No jestem ciekaw. 52 punkty w tej chwili. Jeśli tutaj gdzieś te punkty zgubią, to dla nas to będzie naprawdę duża okazja. Ale Leao ma już ocenę 93. To jest niesamowite, jak on się pięknie rozwija. Ale oceny 94 szybko nie wbije. Ale 164 tygodnie... No to jest taki czas, że on powinien mimo wszystko kiedyś upłynąć dla niego i pewnie tą ocenę 94 kiedyś jeszcze wbije, ale raczej musimy na to dosyć długo poczekać. A wyższej oceny niż 94 to już się u niego nie spodziewam, no ale to i tak jest fantastyczny wynik. Mamy scenkę, to jest prawdopodobnie wypożyczenie Muneya, tak jest, więc do Burnley przychodzi na rok, myślę, że bardzo fajny kierunek. Więc jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Mamy też dużo wiadomości, więc tu będą raporty. Dokładnie tak, został wypożyczony. Tutaj dogadane wypożyczenie też Falknera na rok również, więc akceptujemy. No i zobaczmy, czy będą jakieś talenty. Na początek Irlandia Północna. No i tutaj jeden piłkarz wygląda całkiem nieźle, ten Harkin. Zobaczymy, jak tam będzie z potencjałem sytuacja. Tutaj wygląda to słabiutko. I tu wygląda dobrze. To jest bramkarz, ale powiem szczerze, bramkarz naprawdę ciekawy. Nie jakiś wybitny, ale dobra, możemy podpisać, bo już dawno bramkarza żadnego nie podpisaliśmy w sumie. Więc zobaczymy. Jeśli chodzi o Walijczyków, Adam Parry, czy też Parry, wygląda ciekawie ze względu na bardzo dobry potencjał, ale ta ocena początkowa nie jest najwyższa. Zostawiłbym go jeszcze na dalszej obserwacji. Tutaj raczej odrzucamy, tutaj również... Czy ktoś tutaj może być ciekawy? Wydaje się, że reszta Walijczyków raczej tutaj musi odpaść, więc ich odrzucamy. Ten jeden będzie obserwowany, tak jak już mówiłem. No, a może wśród Anglików ktoś się pojawi. Kolejny bramkarz, ale tutaj zdecydowanie za słabo to wygląda. No i reszta niestety też nie zapowiada się dobrze. No, Graham wygląda nieźle. Możemy go też sobie jeszcze zostawić na obserwacji w sumie. Dobra, więc tak to robimy i zobaczmy, jak ten bramkarz wygląda. Jaka ocena początkowa? 59, czyli w sumie średnio, ale jeśli będzie dobry potencjał, to może warto w niego tutaj zainwestować. 7 tygodni zrobi wybiegającego, to jest 16-latek. No dobra, więc będziemy obserwować oczywiście jego rozwój. A teraz przechodzimy sobie dalej. Widzimy też, że starcie pucharowe w ramach FA Cup to będzie Brentford i mecz wyjazdowy. Zobaczmy, czy tu się cokolwiek zmieniło. No raczej nie, bo przed chwilą tutaj byliśmy. Więc przechodzimy do tego starcia. Southampton, 20 drużyna tabeli, 12 punktów. To jest fatalny wynik. Tylko Sheffield United ma tutaj podobne punkty. Reszta drużyn już ma ich troszkę więcej, ale naprawdę Southampton radzi sobie tragicznie z tego, co widzimy. Więc przechodzimy do tego starcia. I myślę, że tutaj możemy troszeczkę zmian w składzie dokonać, ze względu na to, że no gramy z naprawdę kiepską drużyną, więc chciałbym dać szansę piłkarzom, którzy nie grają zbyt często. Tutaj może tym razem zagra sobie Mount, Casemiro może zostać, tutaj Hickey niech dostanie znowu szansę, Varane za Schlotterbecka i zamiana standardowo, a tutaj zagra Malasia i w sumie wiecie co, możemy dać szansę Malikowi, on tak mało gra, więc tutaj może Rashford, bo on i tak gra praktycznie cały czas, więc jak raz się znajdzie poza kadrą meczową, no to nic się nie stanie, można powiedzieć, że to taki urlop dla niego, więc ustawiamy to w ten sposób i zobaczymy. No jestem bardzo ciekawy, jak tym mocno rezerwowym jednak składem poradzimy sobie z Southampton. Gramy u siebie i no niestety tylko remis. Fernandes strzela i Armstrong dla Southampton w 75 minucie. No zremisować z takim zespołem to jest trochę wstyd. Trochę ryzykowałem, dając taki skład, a widzicie, Manchester City też zremisował, była szansa tutaj uciec, ale no nic strasznego się w tym momencie nie dzieje. Mamy wiadomość, ale ta wiadomość nas nie interesuje, więc przechodzimy dalej do starcia z Brentford. Ten mecz zrobimy sobie też na szybkiej symulacji, ale widzimy tam już na horyzoncie, zbliża się starcie z Interem.
domowe w ramach Ligi Mistrzów i ten mecz zrobimy sobie na symulacji rozbudowanej, tak jak już zapowiadałem. Ale na razie skupiamy się tutaj na starciu w ramach FA Cup. Mamy jeszcze jedną wiadomość, to jest potwierdzenie wypożyczenia Faulknera, no ale oczywiście ono się dokona dopiero po sezonie. Więc przechodzimy do starcia z Brentford i myślę, że jakim składem tu wyjdziemy? No chyba najmocniejszym, bo jednak chcemy w tym FA Cup się utrzymać. Później gramy z Sheffield chyba mecz w ramach Premier League i tam wystawimy troszkę słabszy skład. Tutaj ciśniemy najmocniejszym i wygrywamy 2-1. Rashford i Eriksen strzelają dla nas bramki, statystyki bardzo dobre, więc myślę, że możemy sobie po prostu przejść dalej. Sensacji chyba tutaj jak na razie żadnych nie ma. Newcastle wygrywa po karnych z Ipswich Town. No byłaby sensacja, gdyby Ipswich wygrało. Reszta, no to tutaj jak na razie wygląda bardzo normalnie. Liverpool też pokonuje po karnych Fulham. Manchester City przechodzi dalej, więc no takie typowe tutaj wyniki widzimy. Przechodzimy sobie jeszcze do wiadomości, bo mamy ich tu całkiem sporo, przełożone spotkania, no to z pewnością ze względu właśnie na awans dalej w FA Cup, no a my lecimy do starcia ligowego z Sheffield United. Później są chyba 3 dni przerwy, tak jest, 3 dni przerwy i mamy starcie z Interem. Dobrze, że są te 3 dni, a nie 2, bo to oznacza, że tak naprawdę możemy tu wystawić mocny skład, a i tak będziemy wypoczęci w miarę na starcie z Interem, no ale widzimy, że są potrzebne zmiany, bo mamy troszkę zmęczonych zawodników. Na pewno zagra tutaj Varane i myślę, że może zagrać Malik jeszcze raz. Dajmy mu tutaj również szansę, więc poustawiamy to w ten sposób. Mimo wszystko chciałbym tutaj dać szansę tym słabszym trochę. Tutaj zagra Malacja, za Eriksena Almeida i teraz tak, Garnacho, Diallo i w ataku Højlund. Więc wychodzimy takim oto składem, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że poradzimy sobie bez większych problemów, ale to jest kolejny remis. Mimo, że ten skład wcale nie jest jakiś tragiczny jakościowo. Bo to nie jest tak, że my rezerwami tutaj głębokimi wychodzimy, przecież to są w dalszym ciągu świetni zawodnicy. No a to jest kolejny remis, znowu z bardzo słabą drużyną, a Manchester City wygrywa i to może być bardzo zła dla nas sytuacja. Kto wie, czy nie spadamy w tym momencie na drugie miejsce w lidze. No ale tym się zajmiemy za chwilę. Bo na początek mamy starcie z Interem, które jest dla nas bardzo istotne, więc przechodzimy sobie tutaj do tego starcia. Zobaczymy jak tam skład, czy są potrzebne jakieś zmiany? Raczej nie. Wszyscy tutaj wyglądają na wypoczętych. Na ławce jest troszkę zmęczonych piłkarzy, ale to nic. Zostawiamy sobie to dokładnie tak, jak to widzimy tutaj. No i przechodzimy do symulacji rozbudowanej. Mamy ten komfort, że jest przewaga jednej bramki, było zwycięstwo na wyjeździe, teraz gramy na własnym stadionie, więc powinniśmy sobie poradzić. Natomiast no gramy jednak z bardzo mocnym zespołem, mocnym rywalem. Znowu zapomniałem o komentarzu, żeby go wyłączyć, ale dobra, po prostu sobie to wyciszymy i nie będzie nam to w ogóle przeszkadzało. Więc skupiamy się na tym, co się dzieje w starciu. Mieliśmy bardzo ciekawą akcję, natomiast niewiele ona przyniosła. Teraz piłkarze Interu rozpoczynają natarcie. Jak na razie wygląda to bardzo dobrze, bardzo obiecująco, niestety dla nas. Zobaczymy jak nasza obrona sobie poradzi. Tutaj było blisko odbioru, ostatecznie się to udaje, choć akcja dosyć niebezpieczna, ale napierają, powiem szczerze, bardzo mocno. Onana nawet nie wiedział co zrobić z tą piłką i tracimy ją ostatecznie, ale potem szybko przejmujemy. Mam wrażenie, że bardzo silnym pressingiem na nas tutaj wyszli. A to oznacza, że wystarczy przetrwać trochę czasu, oni później się zmęczą i będzie to wyglądało już gorzej w ich wykonaniu, ale ta pierwsza połowa może być bardzo ciężka dla nas. No i to widać, ale teraz duży błąd, przejmujemy piłkę i szkoda, że nie wykorzystał tego Fernandes, jeśli dobrze widziałem, bo to była ogromna szansa na objęcie prowadzenia, ta szansa wciąż jest, ale niestety traci piłkę Leao. No więc teraz atakują nasi rywale, powolutku dobiega już końca ta pierwsza połowa meczu, 37 minuta. I czy uda im się oddać strzał? No niestety udaje się oddać strzał i to celny, zakończony golem. Więc przegrywamy w tym momencie 1-0 i wszystko się zaczyna tak naprawdę od nowa. No bo w dwóch meczu jest teraz 2-2. Ale w dalszym ciągu mamy przewagę własnego boiska i mam nadzieję, że jeszcze tutaj się obudzimy w tym starciu, więc czekamy na to, co się dalej wydarzy. Ostatnia akcja tej pierwszej połowy, jeszcze rzut rożny, niestety mają nasi rywale, trzeba to wybić. Okej, sędzia kończy,
tą akcję. No widzimy statystyki zbliżone. Mieliśmy dwa strzały, oni jeden, a mimo wszystko jak na razie jest remis w dwumeczu. My rozpoczynamy drugą połowę i mam nadzieję, że ta druga połowa będzie już dla nas lepsza. Kondycyjnie wyglądamy lepiej. Może to nie jest jakaś wielka różnica, ale trochę jest. W ogóle McTominay w składzie Interu Mediolan. Dopiero to zauważyłem, nasz były zawodnik. Ładna akcja naszej drużyny. No oby to się zakończyło golem. Atakował pięknie tam Osimhen, ale ostatecznie niestety nie udało się tego przekuć w bramkę. No trochę brakuje skuteczności, ale Inter jest dobry, mocny w obronie. Teraz tą piłkę pięknie przejmujemy, jest szansa na kontrę. Pięknie Osimhen podbiegł do tej piłki, to było idealne. No i co tutaj się uda zrobić? Eriksen oddawał strzał, ale niestety strzał zablokowany. Kto wie, czy w tym meczu nie będzie potrzeba dogrywki. Dlatego na razie nie korzystam ze zmian, tym bardziej, że kondycyjnie wyglądamy nieźle na ich tle. No mógł chyba tam z pierwszej piłki strzelać Osimhen. Powstrzymał się tutaj od strzału. Niestety, znaczy cofnął się, a potem próbował strzelać, ale to już nic nie dało. 74. minuta, no nie możemy sobie pozwolić teraz przede wszystkim na stratę bramki. No ona na nas ratuje, ale to chyba nie był jakiś groźny strzał. Piłkę przejmujemy, no może jakaś jedna akcja, która da nam tutaj zwycięstwo jeszcze przed dogrywką. I jest gol Rashforda w 81. minucie, fantastycznie. Brońmy teraz tego wyniku. Frimpong niech się cofnie tutaj na obronę. Eriksena też cofamy tutaj na defensywnego pomocnika, choć ma tutaj minus 14, więc myślę, że może byśmy tutaj dali na przykład Varana. On tutaj nie wygląda najlepiej. A może Malasia się spisze na tej pozycji? Minus 2 tylko, więc może tutaj zagrać. Tutaj troszeczkę potrzeba nam świeżości, więc Mount. I czy coś jeszcze chcemy robić? Na razie nie. Więc dwie zmiany osobowe, taktycznie niczego nie zmieniamy, troszeczkę ustawienie się zmieniło, mam nadzieję, że to wystarczy i utrzymamy to bez problemu. Przejmujemy piłkę, byle teraz już jej nie oddać i będzie dobrze. Więc czekamy, 88. minuta, może jeszcze nawet coś się uda strzelić, no raczej się nie uda, choć piłkę wciąż mamy, już interakcji na pewno nie zrobi, słupek jeszcze był, mogliśmy to nawet wygrać, ale to nie ma znaczenia. Remisujemy, ale w dwumeczu jest zwycięstwo 3-2 i to my jesteśmy górą, my przechodzimy dalej i zagramy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To jest duży sukces już w tym momencie i naprawdę mnie to cieszy. Więc swoje tutaj zrobiliśmy w tej 1/8, możemy być naprawdę zadowoleni. Zobaczmy, kto jeszcze przechodzi. Widzimy, że Liverpool 4-3 z Napoli w dwumeczu, PSG 4-3 z Borussią i Atletico Madryt po karnych z Lazio. Tutaj jeszcze nie wiemy, jak to się zakończy, natomiast Barcelona prawdopodobnie wygra z Benficą. RB Lipsk 3-1 pokonał w pierwszym meczu Real Madryt, więc tu może być bardzo ciekawie. I Braga pokonała Bayern Monachium. Wow, więc czekamy z niecierpliwością na wyniki tych spotkań rewanżowych, bo tam może być naprawdę interesująco. A na razie przechodzimy sobie dalej i przed nami starcie z Wolverhampton. Wciąż mamy pierwsze miejsce w tabeli, bo Manchester City troszeczkę w sobie musiał nie radzić w ostatnim czasie. Zobaczcie, Newcastle United znowu jest na miejscu drugim. Mamy tylko punkt przewagi nad tym zespołem, a wydawało się, że już bardzo daleko są za nami i już tego nie odrobią, że to Manchester City będzie głównym rywalem aż do końca sezonu. A tutaj sytuacja się pozmieniała, więc przejdźmy jeszcze raz do Ligi Mistrzów. Czy już tutaj znamy wszystko? Nie, jeszcze nie były te drugie mecze grane, więc to będzie dopiero w kolejnym tygodniu. Ok, więc przychodzimy do wyjazdowego starcia z Wolverhampton. I tak, jeśli chodzi o kondycję, widzimy, że tutaj są potrzebne zmiany, więc zagra Garnacho, zagra Højlund, zagra również Diallo. Tutaj wszystkich pozostawimy, jeszcze tylko Malacja na lewą obronę i ten skład wygląda naprawdę dobrze, więc szybka symulacja i po dwóch remisach w lidze teraz wygrywamy. O to chodziło. Dwie bramki Fernandes i jedna Højlund. Pięknie, statystyki też bardzo dobre, naprawdę. Liverpool, widzimy, tutaj remisuje z Bournemouth dosyć zaskakująco. No a my lecimy dalej i teraz mamy kolejną rundę w ramach FA Cup. Okej, to nas nie interesuje i zobaczmy tylko. No dobra, na razie możemy lecieć dalej, poczekamy na ten dzień, kiedy będziemy rozgrywać to wyjazdowe starcie w ramach Pucharu. I zobaczmy, czy to już jest ćwierćfinał. Tak, to już jest ćwierćfinał. Więc myślę, że tu możemy zrobić symulację rozbudowaną, bo tego już byśmy nie chcieli stracić. Więc tak, okej. Czyli znamy już naszego rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów prawdopodobnie.
I wiemy, kto tam przeszedł w tych meczach, które nas interesowały. Ćwierćfinał się pokazuje, ale najpierw przejdźmy do 1/8. I tak, Barcelona oczywiście wygrała. RB Lipsk pocisnął Real Madryt. To jest niesamowite, 4-1 w dwóch meczu. Tego się nie spodziewałem. Leverkusen pocisnęło Monaco, a Braga wygrała 3-1 z Bayernem. Wow, no to jest ciekawe. I mamy naprawdę interesujące zespoły tutaj w ćwierćfinale, a my trafiamy na Bragę. Ja nie mogę, no najłatwiejszy rywal, jakiego można było tutaj trafić, choć oczywiście i tak trzeba szacunek do rywala okazać i wyjść jak najmocniejszym składem i bardzo poważnie to starcie potraktować, no ale trzeba przyznać, że trafiamy świetnie. Ciekawe, kto ewentualnie by na nas czekał w półfinale, ale to się później rozstrzygnie. RB Lipsk, Barcelona, ciekawe starcie, po tym jak RB Lipsk pokonał Real Madryt zdecydowanie, teraz kolejny hiszpański klub się trafia. Atletico, Bayer Leverkusen, całkiem ciekawe starcie, no i Liverpool, PSG również. Ale te starcia zrobimy sobie w następnym odcinku, tak samo jak to ćwierćfinałowe starcie z Nottingham Forest. To już sobie zostawimy na następny raz. Możemy jeszcze tylko zerknąć tutaj do kalendarza, bo to będzie ostatni mecz w marcu. Później mamy ogromne nagromadzenie starć w kwietniu. I jeszcze aż 4 starcia ligowe w maju, a tutaj prawdopodobnie może być jeszcze Puchar Anglii i może być też Liga Mistrzów, więc 2 odcinki dzielą nas od zakończenia tego naszego drugiego sezonu. Rozłożymy sobie te pozostałe mecze właśnie na 2 filmy. Natomiast za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.